ponieważ ręce mi się trzęsą. Czy mogę na chwilkę to zostawić? Mam nadzieję, że nie zaburzyłam wystroju tak pięknego. Serdecznie Państwa witam. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, szanownej kapitule, za to, że doceniliście moją osobę wśród tylu znamienitych osób w naszym mieście i okolicy. Gdyby nie rodziny dzieci niepełnosprawnych z Kawiarenki, nie byłoby mnie tutaj, gdyż oni mnie tutaj wytypowali. Serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie również Zarządowi Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacramicer, które od 10 lat przyjęło mnie do swoich członków i pozwala mi działać i bardzo, bardzo dużo pomaga. To nie tylko wsparcie jest członków Zarządu Stowarzyszenia, ale przy tym naprawdę niezliczonej ilości osób, które działają w stowarzyszeniu, niezliczonej ilości wolontariuszy, które wspierają nasze działania. Bo to jest tak, że ideą, jak w dobrym filmie, że idea reżysera jest realizowana nie tylko przez niego, ale przez naprawdę rzesze ludzi dla nas anonimowych. Tak jest i tutaj. I tutaj właśnie się śmieję, bo to nawet sceneria tutaj troszeczkę mi podpowiada, że w pewnych kręgach chodzą słuchy, że jestem aniołem. Ale okazuje się, nie wsparcie tylu ludzi zaangażowanych w to, co robimy, naprawdę moje skrzydła nie byłyby tak uniesione. No skoro już tu serdecznie dziękuję również... Komu ja miałam nie dziękować, Boże. Również serdecznie dziękuję Zespołowi Szkolno-Przedszkolno-Integracyjnemu na czele z panem dyrektorem Tomaszem Tomsią, który od kiedy działamy i od kiedy realizujemy projekty Nasze Dzieci Niepełnosprawne, zawsze jest naszym partnerem. Przede wszystkim dziękuję mojej rodzinie. Nie będę się tutaj wypowiadać za dużo. Po prostu dziękuję, że wytrzymujecie ze mną. Skoro tu jestem, to mam swoje 5 minut, to chciałabym coś jeszcze o sobie powiedzieć. Nie będę mówiła o tym, co robię, bo zostało powiedziane. A poza tym, podobno jak dużo robię, to już jest widoczne, więc nie będę tutaj mówić. Ale chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego to robię. Bo to jest chyba troszeczkę takie istotne i to dla niektórych też może być taką drogą, kierunkiem wskazem do działania na przyszłość, albo już ktoś już tak robi. Ponieważ powoli zbliżam się do takiego PESEL-u, gdzie mam już pewne prawo do wspomnień, w związku z tym, a lubię wspominać, to chciałam troszeczkę przejść w krainę dzieciństwa i tego, co robiłam. Ponieważ kiedy wspominam, znaczy wiem, że to moje dzieciństwo nie było łatwe, ale kiedy wspominam, zawsze mam przed oczami mój pokój, moje łóżko i stertę książek. Uwielbiałam czytać i dla mnie książki zawsze były takim towarem niedostępnym, ale upragnionym. To tak jak w tamtych czasach, każdy pragnął mieć pomarańcze, czekoladki albo kawałek dobrej szynki. I kiedy zatapiałam się w fabuły, historie tych bohaterów, zawsze interesowali mnie ludzie, którym się źle działo, którym działa się krzywda, którzy byli odizolowani, niezrozumiali i którym się po prostu źle działo. I po prostu, kiedy już dorastałam, zauważyłam, że te historie bohaterów są dla mnie mniej interesujące, a bardziej interesują mnie fabuły spotkanych ludzi. I takie, kilka takich fabuł spotkałam, gdzie no, myślę, że byłby to dobry scenariusz na niezły film. Jedna z takich fabuł była przyczynkiem do tego, że wybrałam taki, a nie inny zawód, pracę z dzieckiem niepełnosprawnym. Kolejną takim cyklem w moim życiu to było to, że kiedy podjęłam pracę zawodową i moje życie skierowało na tory pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną,
Tu nagle okazało się, że to jest dopiero fabuła. I kiedy usłyszałam tą fabułę tych rodzin, stwierdziłam, że nie tylko chcę ich słuchać, ale chcę w nich uczestniczyć. I w związku z tym chcę z nimi być jak najwięcej. To są fabuły, gdzie są nie tylko sukcesy, ale są też porażki. I kiedy człowiek chce, znaczy kiedy człowiek posiada sukces, to chce się z nim być, bo to są radości, to są różne satysfakcje. Natomiast nagle się okazuje, że te ich radości to są troszeczkę inne, nie takie jak nasze, gdzie chcielibyśmy sukces nasz mieć taki medialny. Oni naprawdę cieszą się każdym kroczkiem, każdym malutkim zrealizowanym celem. Natomiast porażki to niestety nie jest przyjemna rzecz w naszym życiu, ale oni je posiadają i oni mnie właśnie uczą, że kiedy łapie nas w dół, to oni pokazują, jak należy z niego wychodzić, po jego ścianach. Ponieważ przeszkody to są takie schody, które od nas zależy, czy my tymi schodami pójdziemy do góry, czy na dół. I te rodziny, kiedy obserwuję ich codzienne życie, to pokazują mi, że właśnie oni wychodzą w górę. Zawsze słyszę, damy radę. I to nie ja jestem tutaj, że tak powiem, autorem tych sukcesów. To właśnie te rodziny są autorami tych sukcesów i one mnie uczą, że zawsze mamy wybór, jaką mamy pisać w swoim życiu fabułę. Czy to będzie dobra, czy kiepska fabuła. Jeżeli już jesteśmy, że tak powiem, w atmosferze tej fabuły, to chciałam Państwu życzyć takiego życia, aby każdy dzień przeżytego życia był takim miejscem i dobrym dniem do opowiadania. Wiem, że życzenia się nie spełniają, natomiast troszeczkę lat doświadczeń mówi, że życzenia się nie spełniają, ale życzenia spełnia się. Więc życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.